Z Ewangelii według świętego Jana. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Słyszałem kiedyś wypowiedź człowieka, który twierdził, że Jezus pisał po ziemi po to, by żaden ślad pisany po nim nie pozostał, by nikt nie mógł jego pisanych słów uznać za jakieś nowe prawo i by nikt nie mógł tego pisanego słowa nadinterpretować, interpretować w swoim własnym duchu. Mi się wydaje, że dużo bardziej trzeba się skupić na samym fakcie tego, że Jezus pisał. Uznał, że niektóre rzeczy lepiej zapisać. W tej sytuacji może nie tyle uznał, że niektóre rzeczy warto zapisać. Uznał, że niektóre rzeczy lepiej zapisać, bo kiedy zostaną zapisane, będą brzmiały zupełnie inaczej niż wtedy, gdy zostaną wypowiedziane. Jezus nie był z pewnością naukowcem, intelektualistą, erudytą, choć jego słowa to najmądrzejsze, najpiękniejsze słowa, jakie ktokolwiek kiedykolwiek wypowiedział. Ale jest Jezus człowiekiem słowa i człowiekiem pisma. Bogiem, który coś jednak zapisał na ziemi, na tej ziemi. Ziemia stała się jego kartką. To piękne. To znaczy, że wszystko, co piszemy, jest ważne, że powinniśmy wziąć odpowiedzialność za każde napisane słowo. Do zobaczenia jutro.